Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam na obronę dwóch skoczków. Poradnik dla osób początkujących. Obrona dwóch skoczków jest debiutem takim, powiedziałbym, taktycznym. Dużo fajnych, ciekawych zagrań można tutaj uzyskać. Gramy generalnie z poświęceniem materiału, aby uzyskać przewagę w rozwoju. No, więcej wyjaśnię za moment na kilku przykładach. No i obrona dwóch skoczków wygląda następująco. Jeżeli gramy białymi E4 i gramy tutaj czarnymi E5 i skoczek wychodzi, atakuje pionka, no to wychodzimy z skoczkiem, bronimy tego pionka, goniec C4, jakże częsty obrazek w szachowych tutaj rozgrywkach wśród osób początkujących, przyznacie pewnie i wychodzimy sobie skoczkiem na F6, generalnie bardzo często też osoby grają goniec C5 co nam się wiąże z partią włoską ale skoczek F6 oczywiście daje możliwość obrony dwóch skoczków no i teraz zajmiemy się głównym takim ruchem który tutaj się spotyka, oczywiście jest teraz dużo możliwości, bo głównie Ruch to jest skoczek G5 z atakiem na punkt F7, i trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Jasne, że można grać białymi zupełnie inaczej, zagrać skoczkiem, po prostu to już przechodzi do normalnego debiutu, czy tam D3, czy Roszada i tak dalej. No ale myślę, że bardzo atrakcyjnym ruchem dla białych jest zagranie skoczkiem na G5, żeby od razu atakować piątkę F7. To się. Narzuca z jednej strony, i białe chcą tu wygrać partię bardzo szybko. Wiele razy tak, też za młodu, jak grałem w szachy, tak wygrywałem białymi, no ale to z braku znajomości, właśnie gry moich, moich przeciwników. Moi drodzy, i teraz najważniejszym ruchem, żeby obronić się od tego posunięcia, no nie jest zagranie Hetmanem na E7, co się często zdarza wśród osób początkujących. No absolutnie nie, no bo tutaj już skoczek wlatuje na F7 lub goniec. Trzeba zagrać D5. No i po tym posunięciu oczywiście wybicie pionkiem. Jak będzie wybicie z gońcem, to się w ogóle nie przejmujemy, to wybijamy. Hetman później na końcu jest na D5 i pozycja jest świetna. No wybicie. No i teraz musimy bardzo uważać na takie posunięcie. Grając czarnymi, ten debiut, absolutnie nie możemy... Tutaj zbić, bo to się wiąże praktycznie z przegraną pozycją. Głównym posunięciem jest skoczek na A5. Za chwilę do tego ruchu przejdziemy, czyli kontynuacji, jaką tutaj będziemy robić w tym debiucie. Tylko sprawdźmy, dlaczego nie można zbić i co się z tym wiąże. Otóż po tym posunięciu dostajemy taki piękny strzał z skoczkiem na F7. To jest taka prowokacja, żeby wyprowadzić króla na spacer i to trzeba przyjąć, nie ma innego wyjścia. Jest Hetman F3. Zobaczmy. Szach na królu i jest atak na skoczka, no więc król musi iść tutaj na e6, żeby razem z Hetmanem tego skoczka bronić. No i w tym wypadku białe bardzo napierają i mogą tutaj zagrać skoczkiem na c3, żeby tego skoczka zbić. Są dwie możliwości obrony, chociaż tutaj czarne stoją po prostu źle. Z, prak z praktycznego punktu widzenia tu zawsze będzie źle dla czarnych i teraz mamy dwie możliwości: albo skoczek e7. Albo skoczek B4, powiedzmy po skoczku B4, zobaczcie, że jest obrona, możemy próbować grać C6. I atakujemy przy okazji punkt C2. Wygląda to atrakcyjnie i dobrze, ale to tylko wygląda, dlatego że jest Hetman E4. Bronimy na C2 i za chwilę tutaj są opcje zagrania, na przykład na D4. Po ruchu C6, co się narzuca, gramy sobie A3, żeby tego skoczka odpędzić. Skoczek raczej musi uciekać, to tak praktycznie to dobrze wygląda. I D4. I tu białe są generalnie dobre. Więc nie polecam grać czegoś takiego. Mimo, że mamy chwilowo figurę więcej, to. Czarnymi raczej tu się gra ciężko. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że silniki szachowe pewnie się bronią, ale my nie jesteśmy silnikami szachowymi. Głównie chodzi o, w tym debiucie mi o to, żeby nauczyć się troszeczkę taktyki i gry e, z poświęceniem pionka, z poś poświęceniem powiedzmy jakiejś figury, w zależności jaka sytuacja powstanie, żeby nauczyć się e, takiego samodzielnego, agresywnego powiedzmy myślenia w ten sposób. E, tak nie polecam grać e, moi drodzy. Tutaj e, skoczek E7 też e, nie daje dobrych rezultatów. E, z tego względu, że no na przykład tutaj białe mogą zagrać od razu taki ruch D4. D4 jest ruchem, który otwiera gońca, otwiera centrum i staramy się do tego króla dobrać, więc po, po ruchu C6, co się narzuca, można oczywiście, można też zbić tutaj pionka, w ogóle to jest też bardzo dobry, rekomendowany ruch przez silnik, ale ja polecam grać tak praktycznie po ludzku i wyprowadzić ostatnią figurę, związać tutaj skoczka. Oczywiście to jest poradnik dla czarnych, ja teraz pokazuję, jak nie grać tego czarnymi, bo na przykład po ruchu H6 i po wybiciu goniec wybija długą rusza. Ze strony białych, no i myślę, że większość osób, tu by chciała grać białymi, mimo figury straty, wchodzi następna wieża za chwilę na 1 i jest bardzo trudno grać te pozycje. No więc to musimy, tego musimy unikać po posunięciu biciu na D5. Więc zagrywamy skoczkiem na A5 i to jest podstawowy ruch w obronie dwóch skoczków. No i teraz moi drodzy. Goniec B5 to jest najczęstszy gość w tej pozycji, jest szach. Lecz zdarza się na przykład takie posunięcie jak D3, którego absolutnie się nie obawiamy. I tutaj o co teraz chodzi? Zobaczcie, goniec też, przez to, że jest pionek na D5, jest zablokowany i nie może atakować punktu F7. I po tym posunięciu oczywiście atakujemy tutaj skoczkę. Skoczek ucieka sobie na F3. I możemy od razu go zaatakować. Białe nie mogą wybić pionka, bo tutaj tracimy gońca. Więc hetman e2 wydaje się słusznym ruchem. I od razu teraz możemy wybić skoczka. No niby tutaj się pionki ładnie złączyły. Pionek więcej u białych. Ale po ładnym zagraniu na przykład goniec c5. Wyprowadzamy w sposób naturalny te figury. I one zaczynają żyć. Bardzo duży plus pionka h6, który przeszkadza gońcowi w zagraniu na g5. Myślę, że wiele osób miało z tym problemy. Z takim związaniem prostym skoczka na f 6 w partiach włoskich powiedzmy. No, i plan jest prosty: robimy w następnym ruchu roszadę i wyprowadzamy sobie aktywnie gońca. Ja myślę, że za cenę piona to jest bardzo dobra pozycja. W ciemno w te pozycje nawet z arcymistrzem idę. Moi drodzy, oczywiście, goniec B5 to jest taki główny ruch, który tutaj się pojawia, jak już wspominałem. No i teraz. Trzeba za, jakoś zareagować. Myślę, że zasłonięcie się figurą nie jest dobre. Jeszcze tylko mi się nasunęła jedna rzecz, bo jeżeli na przykład goniec odejdzie na B3, no to prostym ruchem jest wybicie gońca i potem zbijamy sobie pionka czy hetmanem, czy skoczkiem, i jest świetna pozycja taka na głowę. Po tym ruchu jest C6. Ruch obowiązkowy. W ten sposób właśnie tutaj czarne oddają piona, i teraz zobaczcie, że białe wybijają i wybijamy to pionkiem. Nie skoczkiem absolutnie, bo będzie takie jedno tempo więcej dla białych w rozwoju. Musimy być pionem. Wiadomo, wyspy pionowe się tworzą. To nie ma nic za darmo. Wiadomo, że tracimy piona, ale mamy ten komfort gry z tempem. I teraz są różne możliwości no właśnie, jest zagranie gońcem na D3, co chyba jest najbardziej rekomendowane w, w czasach współczesnych, ale na poziomie powiedzmy, moi drodzy, myślę, że do drugiej kategorii spokojnie, tutaj czarne sobie spokojnie radzą, nawet do pierwszej to kwestia praktyki, jak kto będzie tutaj grał, jaki ma styl gry, myślę, że jak osoby lubią grać agresywnie, to bardzo fajny debiut dla czarnych sam zresztą go za młodu grywałem opracowywałem sobie tam warianty i teraz po tym posunięciu sprawdźmy najpierw o Opcje, też hetman f3, bardzo ciekawy ruch, z tego względu, że nie możemy wybić gońca, bo wieża tutaj nam ginie, a hetman z gońcem naciskają na punkt c6. I po tym posunięciu, no trzeba zagrać posunięcie cały czas rozwojowe. Zobaczcie, goniec e7, gramy taki ruch, pozwalamy tutaj białym wybić pionka, niczego się nie boimy, drugiego piona tracimy, jest szach, ale goniec d7 z obroną i na przykład hetman f3. Dwa piony mniej. E absolutnie nie panikujemy w takich sytuacjach, gdy mamy świetny rozwój, bo zobaczcie, te figury jeszcze stoją w miejscu. I teraz możemy sobie spokojnie zrobić roszadę, dajemy czas też białym na zrobienie roszady, to nie jest tak, że od razu atakujemy króla i wygrywamy w, w debiutach szachowych. I tutaj można zagrać z tempem wieżą na C8, żeby spróbować wziąć tego piona na C2. Powiedzmy, no taki ruch C3 jest fatalny według mnie z tego względu, że ten skoczek potem nie ma drogi, więc raczej skoczek C3. No i tutaj można zagrać bardzo Ładnie skoczek G4. Właśnie jak troszeczkę znamy tutaj e, takich opcji, to e, wydaje się to ruchem dziwnym, ale zobaczcie, że atakujemy stępem skoczka. No i ten skoczek raczej musi zagrać na e, E4, bo no, na H3, oczywiście, też istnieje taka opcja, ale kto by chciał skoczkiem grać na bandę? W zasadzie zagramy to samo co w partii. Po takim posunięciu. Gramy sobie f5 i myślę, że pozycja czarnych jest wyśmienita za cenę dwóch pionków e, i paragońców przy tym. Potem skoczek gdzieś odchodzi, e, no chyba tutaj na g3 i sobie możemy grać dalej e4, atakować hetmana i grać na atak na króla. E, bardzo e, korzystna sytuacja myślę, że dla, e, dla czarnych. Moi drodzy, w tej sytuacji jeszcze sprawdźmy sobie goniec d3. Po gońcu d3 e, możemy zagrać skoczkiem na d5. Drugi raz figura w debiucie wychodzi sobie do centrum. Drugi raz tę, tę, tą figurą ruszamy, ale z konkretnymi zamiarami. Zobaczcie, figura jest w centrum. Ona, ona już tutaj ogarnia fajne pola. Jest dobrze. A przy okazji, Hetman atakuje skoczka. No i teraz y, można powiedzieć taką wadą tego ruchu gońca na D3 jest to, że pionek nie może wyjść na D3 w tym momencie. Tak bym sobie to tłumaczył. I powiedzmy, jasne, że tutaj komputer pokazuje H4 i tak dalej, jakieś komplikacje. Można sobie oczywiście to rozszerzyć troszeczkę w swoim repertuarze, ale myślę, że osoby początkujące taki, takiego ruchu nie będą stosować. Gwarantuję, no, chyba że ktoś się wyuczy. E, oczywiście tutaj można by było uciekać skoczkiem. to jest najczęstsze raczej rozwiązanie. E, I tutaj proponuję grać gońcem na D6. No, wyprowadzając figurę, jednocześnie broniąc, ten koniec czasami ma fajne opcje na H2. Po roszadzie białych, tutaj czarne również robią roszadę. Wieża E1, wieża E8, bronić pionana należy. Skoczek na przykład na C3, czyli pokazuje takie ruchy względnie rozwojowe jednej i drugiej strony. I moi drodzy, po skoczku na C3, gramy sobie znowu F5, czyli staramy się uzyskać. Centrum, żeby jakieś tutaj widły zasadzić na polu E4, po na przykład wymianie pionkiem wybijamy goniec F1. No i teraz myślę, że na tym etapie analizę po gońcu D3 skończymy. Myślę, że próbować można grać E4, F4, otwierać figurę, może goniec na B7, bierze C8 stępy, może skoczek C4, może skoczek C6 i tak dalej. Rozwój figur jest na tyle myślę, że atrakcyjny dla czarnych, że. No, ja bym w ten debiut wszedł w tę pozycję w ciemno. Moi drodzy, zajmijmy się teraz innym posunięciem, które myślę, że też się często może zdarzyć. Po tym posunięciu, mianowicie goniec E2 można zagrać. Kiedyś taki ruch był modny, pamiętam, może teraz też niektórzy stosują. No i w tym, w tym układzie trzeba zagrać h Jest taki ruch jak skoczek na h to posunięcie myślę, że przez osoby początkujące może być wykonane bardzo rzadko, tu się w ogóle nie przejmujemy i wyprowadzamy sobie dalej figury przez goniec C5, robimy roszadę, gramy sobie bardzo prosto rozwojowo. No ale myślę, że częstszym gościem będzie zagranie skoczkiem na F3 i po tym posunięciu od razu proponuję zaatakować tego skoczka. Skoczek E5, za dużych tutaj wyborów nie ma i teraz goniec na D6. Goniec D6 jest dobrym ruchem, nawet goniec C5 jest dobrym ruchem. E, tutaj dużo jest dobrych, fajnych, takich podstawowych opcji. Ja myślę, że osoby, które tutaj będą grać kolorem czarnym, nie będą miały większych problemów e, z grą, jeżeli zapamiętamy jedną bardzo ważną rzecz. Rozwój jest tutaj najważniejszy za cenę pionka czy dwóch. E, powiedzmy, zagramy sobie gońcem na D6 e, i po tym ruchu D4 jest ruchem obowiązkowym. Obowiązkowym, bo trzeba tutaj skoczka bronić, więc bijemy sobie piona w przelocie. Skoczek musi odbić, robimy sobie szybko roszadę. Tutaj, jak na przykład goniec zagrałby na F4, chciałby wymienić gońce, no to wybijamy te gońce. W ten sposób i gramy Hetman C7 z atakując. Wieża E8, goniec F5, wprowadzamy kolejną wieżę. Wygląda to dosyć prosto, i to jest tak naprawdę proste. Tylko pamiętajmy, że jest pion mniej i trzeba szukać tej aktywności i gdzieś tam przeciwnika próbować oszukiwać. W pozytywnym słowa tego znaczeniu, oczywiście na szachownicy, w sposób legalny. Moi drodzy, po tym ruchu, Roszadę można zrobić. Roszadę można zrobić, Hetman C7. Wygląda ta bateria bardzo groźnie. Tutaj na tego pionka możemy napadać w sposób. Bezpośredni i G3 na przykład broni tego, tego, te, tego strzału na H2. Na przykład goniec na H3, wieża E1, wieża D8. Myślę, że ta pozycja znowu jest bardzo atrakcyjna dla czarnych. Ja bym chciał grać taką pozycję. Tutaj jest dużo do fajnej, dużo fajnej gry, takiej powiedzmy taktycznej. I myślę, że wyszliśmy wyśl z debiutu czarnymi dosyć normalnie, bez żadnych problemów. Także obrona dwóch skoczków dla osób początkujących, jak ktoś gra tylko E4 i na E4 odpowiada E5, to myślę, że to jest całkiem niezły sposób na grę. No i tradycyjnie w obronie dwóch skoczków przygotowałem tutaj analizę jednej partii. Bardzo silnego mistrza międzynarodowego był to trener Michała Tala. Dinow. chyba dobrze przeczytałem tutaj z książki, który, który grał czarnymi. Sprawdźmy sobie, jak ta partia przebiegała. Po E4, E5, Skoczek F3, Skoczek C6, Goniec C4, Skoczek F6. Skoczek G5 z atakiem, oczywiście. No, tutaj czarne grają D5. Bardzo agresywny zawodnik grający czarnymi, więc widzimy, że ten debiut był no, grywany przez agresywnych graczy, no to daje nam fajną opcję, właśnie, żeby powtarzać te posunięcia po nich. Jeżeli lubimy agresywną grę, oczywiście aktywną, a myślę, że osoby początkujące powinny szukać aktywnej gry. Goniec B5 z szachem, no i poszło C5, C6, bicie na C6, bicie na C6. Goniec zagrał na E2, H6, Czyli już mamy tutaj teorię, którą sobie opracowywaliśmy. Skoczek F3, E4 znowu gramy to samo. Skoczek E5, Hetman C7. I tutaj białe nie zagrały D4, o czym mówiliśmy przed chwilą. Tylko skoczek zagrał na G4. I widzimy, że jest to inne posunięcie niż w partii. I też, wiem, też musimy sprawdzić, jak sobie z tym poradzić. W partii został skoczek zbity przez gońca o dziwo. Tutaj czarne świadomie dodają parę gońców, ale zobaczcie, że ten skoczek się trochę z G4 już natańczył. A goniec C8 raz ruszając już wybił tego skoczka, więc no zyskał tempa dla swoich kolejnych figur i goniec zagrał na C5 aktywnie. Ten pionek jest taki nieco przeszkadzający białym na pewno w rozwoju. Goniec wrócił na E2. No i zobaczcie, tak naprawdę na drugiej i pierwszej linii figury stoją w miejscu w tym wypadku w tej partii. I wieża zagrała na d8, bardzo taki uprzykrzający tutaj rozwój, posunięcie, rozwój białym, dlatego że bardzo ciężko taki ruch na przykład zagrać d3, nie za bardzo się taki ruch chce grać. Po tym posunięciu c3 nastąpiło, no grozi ruch b4, więc skoczek uciekł na b7, roszada ze strony, o przepraszam, skoczek b7, roszada, roszada ze strony białych, no właśnie. No, właśnie, no właśnie. No bo teraz większość osób pewnie by zrobiła roszadę. Ja również bym zrobił roszadę i to by był jak najbardziej dobry ruch, ale znając tutaj no, zawodnika, który gra czarnymi, no ta roszada jest mu zbędna, bo on chce atakować. On kochał atakować i ruch H5 jest takim ruchem, który powoduje ten atak powoli. Znaczy, no. No, może powoli, nie powoli, ale przygotowuje ruch skoczek G4. I tam Hetman chce spoglądać na pola H2. Takie klasyczne zagranie. D4 nastąpiło. Bicie w przelocie, goniec wybił, i właśnie skoczek zagrał na G4. Tutaj czarne mają dobrą grę. Hetman E2 i zobaczcie, królew 8. Król tu się czuje dobrze, a ta wieża spełnia bardzo fajną rolę w ataku na y, linii H. G3 ze strony białych, y, i teraz bardzo ładny ruch Hetman D7. Hetman D7 ma dwie bardzo ładne funkcje. Bezpośrednio atakujemy gońca i wspomagamy skoczka w obronie, dzięki czemu mamy opcję zagrania H4 i dalej atakowania przeciwnika. W partii goniec zagrał na E4 i H4. Niby prosto, niby fajnie, ale to jeszcze nie jest taka powiedzmy oczywista dla ludzkiego oka wygrana. Tylko, że wszystko ku temu zmierza. Zobaczcie, że te figury wszystkie biorą udział w ataku razem z pionkiem. Ok, koniec F4. I teraz pierwszy bardzo ważny moment w partii, w którym tutaj czarne zaszalały. Można sobie zatrzymać materiał i spróbować odgadnąć, jaki to był ruch, jakbyście zagrali tutaj czarnymi. Otóż Nezmiedlinow zagrał skoczkiem na H2. Skoczek H2, no, bardzo agresywne taktyczne zagranie. Jeżeli król by zbił tego skoczka, to jest bicie z szachem i to podwójnym. No, król G3 jest nierealne, bo jest mat na H3, więc po królu G3 Hetman wywskakiwał. I tu jest w zasadzie praktycznie koniec partii. Tam odejście wieżą też za bardzo nic nie daje, bo tutaj jest bicie pionkiem. No i straty materialne są ogromne. Po biciu skoczkiem na H2 wieża zagrała na E1 i ten skoczek wrócił na G4. Zobaczcie, skoczek razem z gońcem atakuje opionka F2. No i teraz goniec zagrał na F3. Wydaje się ruchem dziwnym, bo nie jest broniony punkt F2. Jeżeli tutaj wieża by zagrała na F2. To nadal można uderzyć na F2 skoczki. Po wybiciu bijemy później e, pionkiem na G3. Te związanie jest paskudne. E, związania są niezwykle groźne, więc trzeba bardzo uważać. Po takim posunięciu Hetman wdziera się od razu do obozu przeciwnika. E, na przykład Hetman F3, żeby starać się bronić wszystkich tutaj pól. No ale powierza D1. Piękna taktyka się pojawia. Hetman zbija, odciąga tego Hetmana. Hetman G3, goniec G2 i Mat. Wygląda to oczywiście dosyć prosto. Ja to przedstawiam dosyć energicznie. Jeżeli ktoś nie nadąża, bardzo proszę, można sobie troszeczkę zwolnić, żeby no, spróbować zobaczyć tę taktykę. No ale to było myślę, że dosyć łatwe. W partii skoczek zagrał na F3. No i teraz skoczek kończy dzieła. Skoczek F2, goniec na E3. I tutaj bardzo ładny ruch HG. No widzimy, figury wdarły się do króla. Tu jest praktycznie koniec partii. Goniec zbił na C5, skoczek na C5 i teraz białe zagrywają bardzo ciekawe posunięcie, trzeba uważać jednak do, do samego końca, bo widać, na, widać gołym okiem, że czarne mają totalnie wygraną pozycję, ale białe zbijają gońcem na C6. I o co chodzi? Otóż, jak czarne by zbiły na C6. No niestety, moi drodzy, hetman 7. Król G8 i trzeba podpisać remis. Bicie tutaj to przegrywa w ogóle, bo bijemy hetmanem na G3 i skoczka zdejmujemy, więc to czarne mogą mieć problemy i trzeba by było powtarzać ruchy z remisem. No cóż, więc trzeba bardzo uważać, bo gońcu C6, na szczęście są ruchy wtrącone w szachach. Skoczek na H3, król F1. No i szach, moi drodzy na F5, partia się kończy, białe się poddały. Dlaczego? No można się oczywiście zasłonić na przykład hetmanem, powiedzmy na F3. No to te hetmany możemy wymienić, skoczek F4 i w zasadzie nie ma co grać. Zobaczcie, skoczek nie wyszedł w partii ani razu. No stoi w miejscu. Tutaj grozi po prostu wieża H2, wieża F2. Koniec gry. Myślę, że bardzo ładna partia, obrona dwóch skoczków jest całkiem ciekawa i Dajcie znać, czy ktoś z Was to praktykuje, albo ma zamiar i jakie macie w tym wyniki. Fajnie, jak napiszecie komentarz, nawet za jakiś tydzień, dwa, trzy, nawet miesiąc, jak Wam w tym idzie. Przeczytam komentarz na pewno. Dzięki serdeczne za uwagę i życzę powodzenia przy szachownicy. Trzymajcie się. Cześć.